Dzień dobry, kochani. Tak patrzę na swoje wideo i nie wiem dlaczego moje włosy są takie czerwone, matko. Jakieś dziwne światło dzisiaj pada. Może taka po prostu poświata jest. Dzień dobry, kochani. Cieszę się, że mogę dzisiaj się z wami zobaczyć na live, który dla was przygotowałam, na live, do którego dużo podejść robiłam, bardzo dużo. I gdzieś tak za każdym razem próbowałam w bardzo delikatny sposób opowiedzieć o tym, co się czasem dzieje w świecie coachingu i mentoringu. I w taki bardzo subtelny sposób próbowałam o tym mówić i co chwilę trafiały do mnie kolejne i kolejne i kolejne osoby przedstawiające dosyć mocne i dramatyczne efekty tych praktyk. Praktyk, które w moim poczuciu tak naprawdę nigdy nie powinny mieć miejsca. I wciąż przestrzeń coachingu i mentoringu jest taką przestrzenią, która nie jest w żaden sposób regulowana prawem. To nie jest psychologia, to nie jest psychoterapia, nie trzeba mieć dyplomu, nie trzeba mieć certyfikatu, nie trzeba mieć szkoleń. Tak naprawdę każdy może siebie nazwać coachem, każdy może siebie nazwać mentorem i każdy może być w tym zawodzie i nie ma w tym nic złego, jeżeli podchodzimy do tego aspektu zgodnie z przestrzenią serca i misją i tym, czego tak naprawdę chcemy, czym chcemy obdarować innych. Tak jak nie potrzeba certyfikatu na niektóre usługi, na wykonywanie niektórych usług, tak w coachingu również nie jest potrzebny do tego certyfikat, mimo że jest możliwość zrobienia go. To jednak w pewnym stopniu nawet zrobienie go nie chroni przed niczym. Tak samo jak w każdym innym zawodzie, nawet w takich zawodach jak lekarze, jak prawnicy, jak psychologowie, psychiatrzy. Nigdy nie mamy gwarancji, czy osoba, do której trafimy, będzie potrafiła się nami zaopiekować właściwie. I od czasu do czasu zdarza się, że trafiamy na kogoś, zaczynamy ufać tej osobie, dzielimy się bardzo intymnymi, skrytymi aspektami naszego życia, odkrywamy się przed tą osobą i z drugiej strony otrzymujemy coś, co nas całkowicie zamyka, stopuje, wybija z naszej ścieżki i stawia w ogromnym, ogromnym znaku zapytania. Znaku zapytania, który nas tak naprawdę odnosi i prowadzi do dramatów z przeszłości. Kim ja jestem i co ze mną jest nie tak. I jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest doświadczeniem. I to prawda, to jest doświadczenie na pewnym poziomie. Kiedy docieramy do pewnego poziomu pracy ze sobą, zaczynamy w ten sposób patrzeć na wiele rzeczy, które się zdarzyły w naszym życiu. I inne osoby niosą nam lekcje i są naszymi nauczycielami i mamy te lekcje wziąć i mamy te lekcje przepracować i mamy te doświadczenia uwolnić i te emocje i zwyczajnie pójść dalej i wzrosnąć, to nade wszystko ważne jest to, by zrozumieć ścieżkę tej drogi, a ta ścieżka nie zaczyna się od tego, że zaczynamy zwyczajnie po takiej sytuacji przychodzić do porządku dziennego i uznawać, ok, zdarzyło się, biorę lekcję, idę dalej. Potrzebny jest jeszcze wcześniej pewien proces. Ten proces bardzo często jest zablokowany, na bardzo głębokim poziomie jest zablokowany przez to, że doświadczyliśmy retraumatyzacji od osoby, której zaufaliśmy. I trudno jest nam pójść dalej, otworzyć się przed osobą, która jest w podobnej profesji, bo zwyczajnie przestajemy ufać. Przestajemy ufać tym, którzy wydają nam się możliwi do pomocy nam, którzy oferują nam pomoc. Bo jeżeli za pierwszym razem skończyło się tak, jak się skończyło, to jaką mamy gwarancję, że za drugim się tak nie skończy?
nie chcąc doświadczać tego, wolimy w ogóle tego nie doświadczać. O czym mówię? Mówię o dosyć dramatycznych i bardzo niefajnych praktykach, które wciąż dzieją się, działy się i zapewne będą się działy w przestrzeni prowadzenia innych osób. I to jest przestrzeń coachingu, i mentoringu, i terapii, i różnych praktyk duchowych, i prawdopodobnie także zakrawa tą przestrzeń zdecydowanie bardziej certyfikowaną, jak psychologowie czy psychoterapeuci. Ja natomiast będę się wypowiadała na temat przestrzeni coachingu i mentoringu, ponieważ z tymi praktykami się zetknęłam na sobie i z tymi praktykami stykają się moje klientki, które trafiają do mnie po bardzo wielu, wielu, czasem miesiącach, czasem latach, które potrzebują na to, by spróbować komuś zaufać. Te praktyki, o których wspominam. Cześć Jolu, witaj Iwonka, cześć Pawle, witaj Beata. Te praktyki, o których wspominam, to moment, w którym nagle od osoby, której ufamy, która ma nam pomóc, słyszymy, że ta osoba ma dosyć słuchania naszego jęczenia, ma dosyć słuchania o naszych traumach, że mamy się wziąć w garść, że wszystko jest w nas, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, dotyczy nas, jest tylko i wyłącznie naszym lustrem i mamy przestać narzekać. I kiedy to narzekanie jest dla nas trudne do powstrzymania, wyrzuca nas. Wyrzuca nas ze swojej przestrzeni, wyrzuca nas ze swojej grupy, wyrzuca nas ze swojego prowadzenia i mówi: sorry, od dzisiaj przestaję cię prowadzić. I nagle okazuje się, że zostajesz w środku procesu, rozgrzebanego procesu i nie wiesz, co dalej zrobić. I gdyby dotyczyło to czegokolwiek innego, gdyby dotyczyło to kwestii samochodu i zepsutego, nienaprawionego silnika, to prawdopodobnie zwyczajnie zabralibyśmy samochód z tego, od tego mechanika i wybrali się do drugiego. Ale bardzo często to, co się dzieje wówczas, kiedy mówimy o relacji coach, osoba prowadzona, kiedy ta osoba prowadzona zostaje z rozgrzebanym procesem, najzwyczajniej w świecie nie idzie dalej. Nie idzie szukać kolejnego coacha albo kolejnego mentora. Nie idzie po pomoc. Zostaje z tym. Bardzo często na długo. I bardzo często nie wie, co z tym zrobić. Kiedy nie wie, co z tym zrobić, zamyka się jeszcze bardziej i jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. I ma to bardzo duży wpływ na jej życie i na to, co się dzieje. I co jest najbardziej zaskakujące, czego ja doświadczyłam sama i czego doświadczają też osoby, które prowadzę, które do mnie trafiają, to to, że bardzo często nie mówimy o tym głośno. Nie chcemy o tym powiedzieć. Bierzemy to na siebie, na karb swojej ułomności, na wyjaśnienie, że coś z nami rzeczywiście jest nie tak. Już czas najwyższy się ogarnąć, czas najwyższy już iść do przodu, bo ile będziesz jeszcze jęczeć o tych rzeczach, które się wydarzyły w przeszłości? Ile jeszcze będziesz narzekać? Weź się do roboty, rób robotę. Za słabo ją robisz. Cześć Teresko. I wiele, wiele innych tekstów, które powodują, że zaczynasz wewnętrznie zastanawiać się, co z tobą jest nie tak. No bo przecież trafiasz do kogoś, kto jest swoistym autorytetem dla ciebie.
Jeśli taka osoba ci mówi, przestań jęczeć, przestań narzekać, weź się w garść, mam dosyć słuchania twojego jęczenia, mam dosyć słuchania o twoich traumach, psujesz energię grupy, a przez ciebie przejmuję twoją złą energię, blokujesz moje działania, przez ciebie się źle czuję, przesyłasz mi to wszystko i to wpływa na mnie. Z każdym razem, kiedy słyszę coś takiego, brak mi słów. Naprawdę brak mi słów. I to jest zwyczajnie smutne. To jest zwyczajnie smutne, ponieważ chcemy ufać komuś w życiu. I najczęściej znajdując osobę, która będzie nas prowadziła, otwieramy się przed tą osobą malutkimi kruszkami i chcemy, żeby nam pomogła. I tak naprawdę w momencie, w którym ona nas odrzuca, krytykuje lub z nas rezygnuje w bardzo taki drastyczny sposób, zostawiając nas na lodzie ze wszystkim, to bez względu na to, jaką potem byśmy nie mieli, jakiej potem byśmy nie mieli świadomości, bez względu na to, czy wiemy, skąd to płynie, czy nie wiemy, skąd to płynie. Bez względu na to, czy jest to z nieprzepracowanych ran dzieciństwa, z nieprzepracowanej matczynej rany, z niewolnionych emocji, bez względu na to, jakie lekcje by ta osoba na mnie niosła. Zwyczajnie jest to dramat. I zwyczajnie jest to retraumatyzacja. I już nie dziecka, tylko dorosłego człowieka. I owszem, wewnętrznie odzywa się w nas dziecko. Ale powoli my również, jako dorośli, którzy nie mamy stabilności, bo nie mamy, bo przecież idziemy do takiej osoby, żeby pomogła nam ten balans, tą stabilizację w życiu odnaleźć. Nie idziemy do banku, do analityka finansowego. Nie idziemy do człowieka na siłowni, który zajmuje się treningiem. Nie idziemy do adwokata, ani prawnika. Nie idziemy do pani w sklepie. Tylko idziemy do człowieka, który nazywa się i tytułuje coach, mentor, osoba prowadząca innych, która tytułuje się pomagam innym. Witaj, Sebastianie. I nagle z tego pomagam okazuje się, że nie pomaga, tylko ocenia. Ty jesteś dobry, ty jesteś dobry, ty ładnie pracujesz, ty ładnie pracujesz, ty ładnie pracujesz. Ty pracujesz bardzo brzydko, out. Wypadł stąd. W dupie mam to, ile ty masz pootwieranych procesów. Mam to w dupie. Gdzieś to mam. Zabieraj swoje zabawki z tej piaskownicy i wynoś się. I im dłużej pracuję w tej przestrzeni, im więcej prowadzę osób, tym większe jest moje zdumienie, że do takich rzeczy wciąż dochodzi. I żeby wyjaśnić i rozjaśnić, każdy coach, każdy mentor, w ogóle każda osoba prowadząca usługi ma prawo powiedzieć, nie, nie mogę ciebie prowadzić. Nie, nie mogę ci pomóc. Ale jest pewna granica, jest pewna odpowiedzialność, którą bierzemy na siebie, będąc osobą prowadzącą innych w tak delikatnych i głębokich procesach. Jest pewna odpowiedzialność, do której stajemy, tytułując się w taki sposób. Tą odpowiedzialnością jest sposób komunikacji z drugim człowiekiem. To, że kiedy ktoś jest w otwartych procesach, nie możemy go zostawić. Nie możemy po prostu zamknąć drzwi. A zwyczajnie są osoby, które to robią.
Wiele, wiele, wiele miesięcy zajęło mi dojście do siebie, kiedy doświadczyłam czegoś takiego. Nigdy tego nie zapomnę. Nigdy nie zapomnę, ponieważ to było moje pierwsze spotkanie z mentorką. Pierwsze w życiu. Ja zdecydowałam iść wtedy specjalnie do pracy i całe swoje miesięczne wynagrodzenie, całe, przeznaczałam na ten mentoring. Tylko po to, by po kilku tygodniach usłyszeć, że za dużo jęczę, za bardzo narzekam i no już jestem zmęczona. Dlatego rezygnuję i nie będzie mnie dalej prowadzić. I usuwa mnie. Ja sobie z tym poradziłam. Ale jakże wiele osób sobie z tym nie radzi i nie wie, co z tym zrobić. Chcę, żebyście wiedzieli, że ci z was, których to dotknęło w życiu, to jest bardzo ważne, żeby usiąść do tego. Nie odsuwajcie tego na bok. Nie udawajcie, że się nic nie stało, a już na pewno nie pozwalajcie sobie na to, by przyjąć, że wy zrobiliście coś złego. To bzdura. Kompletna bzdura. Po naszej stronie, po stronie mentora i po stronie coacha jest tak zwane BHP energetyczne. Naszym obowiązkiem jest to, by dbać o naszą przestrzeń, naszą energię. Naszym obowiązkiem jest to, by oczyszczać siebie energetycznie, systematycznie. Naszym obowiązkiem jest to, by klient, który do nas trafia, czuł się bezpiecznie i zaopiekowany. Jeżeli w pewnym momencie okazuje się, że nie możemy mu pomóc dalej w jego ścieżce, to zwyczajnie o tym rozmawiamy, dając różne możliwości, inne alternatywy wyboru, ale nie odcinając i nie wyrzucając za drzwi. Jeśli ktoś mi opowiada o historii, gdzie mentor lub coach twierdzi, że ktoś z grupy zakłóca energię i wpływa na jego energię, on nie może prowadzić tej grupy. To po czyjej stronie jest odpowiedzialność? Kogo on chce prowadzić? Z daleka od takich osób, kochani. Z daleka od takich osób. Zasługujecie na to, aby otrzymać najwyższą jakość od danej osoby, do której trafiacie. Aby otrzymać zrozumienie, poczucie bezpieczeństwa, akceptację. Aby otrzymać przestrzeń do wyrażenia siebie, do mówienia otwarcie o wszystkim tym, co was dotyka. Nawet jakbyście mieli mówić w kółko non-stop to samo. Macie pełne do tego prawo. Jeżeli dana osoba nie może wam pomóc, to jej obowiązkiem jest zakomunikować to we właściwy sposób i określić, w czym może wam pomóc, a w czym niestety jej zakres możliwości się kończy. Zwyczajnie, jak lekarz, do którego trafiamy, jeśli trafiamy do lekarza od chorób wewnętrznych, a potrzebujemy kogoś od bólu, to nas nie leczy na ten ból, tylko wysyła nas do kliniki bólu. A nam pomaga w tym, w czym może nam pomóc. I to jest okej. W jakim cudem w takim razie dzieje się inaczej? Dzieje się inaczej w bardzo prosty sposób. Kiedy mentor lub coach nie ma przepracowanych własnych traum. I dzisiaj chcę o tym powiedzieć bardzo głośno. Takie praktyki dzieją się tylko wtedy, kiedy dana osoba ma nieprzepracowane własne traumy. Kiedy sama nie uwolniła tego, co w niej, i inni przychodzą i ją triggerują, a ona wszelkimi możliwymi sposobami próbuje odepchnąć to od siebie, nie chcąc tego. Więc sobie wybiera i selekcjonuje tych, którzy są ok, żeby nie daj Boże ktoś jej tam nie nacisnął na guziczek. Przez kilka lat
Próbowałam w delikatny sposób opowiadać tą historię. Ale po ostatnim tygodniu i tym, ile znowu do mnie trafiło osób na sesję z dokładnie tymi samymi tematami, czyli bycia wyrzuconym w trakcie procesu prowadzenia przez mentorkę. Najczęściej niestety dotyka to kobiet i najczęściej robią to kobiety. Przynajmniej ja jeszcze nie spotkałam się z tym, żeby dotknęło to mężczyznę. I to jest dramat, kochani, dlatego że jeżeli to się dzieje, gdzie jest kobieta i kobieta, owszem, to płynie z dzieciństwa, ale dramatem jest to, co my sobie robimy nawzajem. Zamiast się wspierać, zamiast się prowadzić, zamiast sobie pomagać, to robimy sobie ogromne, ogromne kuku. I w momencie, w którym mi się to przydarzyło i byłam w stanie zajrzeć głębiej i dowiedzieć się, że moja mentorka, która mnie w ten sposób potraktowała, stała się i była na tamten czas także członkinią pewnej grupy na Facebooku. Nawet nie wiedziałam, że takie grupy są. Grupa, która zajmuje się hejtem. Zwyczajnie. Na której publikuje się posty, komentarze osób, które się prowadzi, osób ze swoich grup i poddaje się hejtowi, wyśmiewa się. Kiedy ta osoba oficjalnie, publicznie przyznała się do tego, że jest na takiej grupie i że ją to zwyczajnie bawi, dla mnie to było jak zderzenie się ze ścianą. Wtedy sobie pomyślałam, dzięki Bogu, dziękuję, bardzo dziękuję Ci za to, że zrezygnowałaś ze mnie, bo mogłaś mi zrobić więcej krzywdy. Teraz, jeżeli jest to coś, co spotkało Ciebie, to chcę powiedzieć Wam, chcę powiedzieć Tobie, jak możesz sobie pomóc, ponieważ to jest absolutnie najważniejsze. Pierwszą rzeczą jest to, że masz prawo czuć wściekłość. Absolutnie masz do tego prawo. Do tego, jak zostałaś potraktowana. To w ogóle nie powinno nigdy mieć miejsca i mówię to ja dla ciebie i do ciebie, ponieważ usłyszenie tego od drugiej osoby nagle pozwala nam przyjrzeć się inaczej danemu wydarzeniu. I teraz sięgając głębiej, kiedy już sobie pozwolisz na te emocje i usiądziesz, to przede wszystkim to, co jest ważne, to ważne jest odpowiedzenie sobie na kilka pytań. Jednym z tych pytań jest to, co ta osoba, która cię prowadziła, zrobiła, na co ona tobie nie pozwoliła, na jakie zachowania, na jakie emocje, na jakie reakcje, czego ci nie wolno było robić. Odpowiedzenie sobie na te pytania jest absolutnym kluczem, ponieważ zadziało się przeniesienie tej traumy na twoje życie i twoje relacje z innymi osobami. To, na co ta osoba, to, na co mentor tobie czy mentorka nie pozwalali, będzie tym, na co ty sobie nie pozwolisz i innym osobom, które będziesz prowadzić. Nie pozwolisz im na to. Kochani, dla mnie to jest, im dłużej o tym mówię, tym czuję, jak większa złość we mnie wzrasta. I domyślam się, że część z Was również to czuje, ja odczytuję Wasze emocje. Dla części z Was, ci, którzy mnie oglądacie. Więc pierwszą rzeczą, pierwszym pytaniem jest to, na co ta osoba Ci nie pozwoliła? Czego nie mogłeś robić, nie mogłaś robić, czego nie mogłeś doświadczać, czego nie mogłeś czuć? Drugie pytanie. Cześć, Agata. Hej, kochana. Drugie pytanie, jakie emocje musiałaś schować na bok, odłożyć na bok? Trzecie pytanie, jak to wpłynęło na twoje życie, na twoją codzienność i jeśli pracujesz z innymi osobami, jak to wpłynęło na tą pracę z innymi osobami? Czyli jeśli kogoś ty prowadzisz, to przyjrzyj się, jak to wpłynęło na dalszą pracę twoją z tymi osobami. Jak to wpłynęło na wybór też kolejnych osób, które miały ciebie wprowadzić, na ile zacząłeś się blokować, na ile zacząłeś uważać na to, co możesz mówić na swoich własnych sesjach, będąc ty prowadzonym.
Na ile czułeś się swobodnie? W którym miejscu zacząłeś się bać? W którym miejscu zacząłeś panikować? W którym miejscu zacząłeś uważać na to, czy ja mogę o tym powiedzieć, a może nie, może już starczy? Przez co spowolniłeś swój proces transformacji? Gdzie wciąż się hamujesz? W jakich przestrzeniach się wciąż hamujesz? To mogą być posty, które piszesz, to mogą być live'y, w których opowiadasz o różnych rzeczach. To może być to, jak prowadzisz inne osoby, na co nie pozwalasz innym i w czym przypominają ci oni o tobie samym. Czyli szczególnie to ważne jest dla osób, które prowadzą innych. Jeśli to ty jesteś osobą, która również prowadzi innych i miałaś swojego mentora, coacha, który zrobił coś takiego dla ciebie, to ty przenosisz to dalej na innych. I przyjmujesz to do siebie, czyli będziesz się ograniczać, będziesz się limitować, będziesz pilnować na to, w jaki sposób wyrażasz siebie, zaczniesz uważać na to, jak piszesz posty, co w tych postach piszesz, zaczniesz cenzurować te posty, zaczniesz cenzurować swoje live'y. W pewnym momencie będziesz mieć też problem z tworzeniem warsztatów, z tworzeniem kursów. Kiedy będą do ciebie trafiać inne osoby na sesję, będziesz mieć problem z prowadzeniem ich. Dlaczego? Bo kiedy zobaczysz, że zaczyna im wychodzić coś, zaczniesz się wkurzać, że im idzie lepiej. Zaczniesz też blokować te osoby, bo będziesz się czuć źle, kiedy one zaczną wzrastać. A bycie mentorem, bycie coachem, to nie jest bycie top, a reszta jest poniżej. Z mojego patrzenia jest to bycie przewodnikiem. Bycie przewodnikiem, czyli z jednego punktu do drugiego punktu ktoś chce dotrzeć. Przychodzi do mnie, ja tę osobę prowadzę. I tyle. I to jest okej, kiedy ona wzrasta i idzie dalej. Jeśli jest nam po drodze i potrafię ją poprowadzić do punktu C i do punktu D i mnie wybierze, super, jestem mega, mega wdzięczna za to, że mogę widzieć transformację tej osoby. Ale jeśli powie mi dzięki, Sylwia, to tyle. To jest okej. Ja swoją robotę wykonałam. Pozwalam, by ta osoba odeszła i pozwalam się otworzyć na to, by przyszły kolejne osoby. Ale tak się nie dzieje, kiedy mi dokonano czegoś tak strasznego i zastopowano mój rozwój. I trafiłam na mentora, mentorkę, który mi powiedział: za dużo jęczysz. Dość. Jeśli ja za dużo jęczę, dość, to jak ktoś do mnie trafia, to ja też będę tą osobę limitować. Ile będzie jęczeć? Nie może jęczeć. Ja nie mogłam, ona też nie może, on też nie może. Co jest absolutnie kluczowe dla każdej osoby, która tego doświadczyła, by usiąść z tymi emocjami i by te emocje uwolnić. Kiedy je uwolnisz, rzeczywiście wtedy dopiero jest przestrzeń na to, żeby zobaczyć, jaka lekcja z tego szła dla ciebie, żeby tą lekcję wziąć. I czasem dzieje się to w ciągu kilku dni, czasem w ciągu kilku tygodni, a czasem w ciągu kilku miesięcy. A czasem dłużej. Każdy z nas ma swój czas transformacji. Kochani, jeżeli doświadczyliście tego, usiądźcie z tym. Zaopiekujcie się sobą, uwolnijcie to, uwolnijcie emocje, uwolnijcie to, co się zadziało. Rozpiszcie to lub zróbcie proces. Poproście kogoś o wsparcie. Macie pełne prawo wymagać, oczekiwać i być prowadzonym na najwyższym poziomie, gdzie będziecie się czuć bezpiecznie i dobrze. A jeżeli czujecie, że osoba, która was teraz prowadzi, stawia wam warunki, was limituje, podziękujcie jej od razu. Podziękujcie jej, zanim da wam mocniejszą lekcję. Usiądźcie ze sobą, przeprocesujcie to, co się zadziało do tej pory, pożegnajcie się i znajdźcie kogoś, kto da wam to, czego naprawdę potrzebujecie. Dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. Życzę wam cudownego, pięknego piątku. Jeśli czujecie, że ten live jest wartościowy, zwyczajnie puśćcie go dalej. Do zobaczenia, kochani. Niech każdy z nas wzrasta, niech każdy z nas rośnie, jaśnieje absolutnym pięknem, który w sobie mamy.
Ściskam Was.